Kilka lat temu uczestniczyłem w międzynarodowej konferencji poświęconej prowadzeniu kursu ewangelizacyjnego, kursu Alfa. Właściwie były to dwa wydarzenia, w których wziąłem udział. W roku 2010 oraz w roku 2015. Zwłaszcza ten 2015 rok uczynił na mnie ogromne wrażenie, ponieważ było to spotkanie kilku tysięcy ludzi w Londynie, w Royal Albert Hall, gdzie gromadziliśmy się na wspólnym uwielbieniu, na trwaniu w jedności Ducha Świętego, osoby różnych denominacji chrześcijańskich z wielu zakątków świata, często bardzo odległych, z krajów Azji, z Ameryki Północnej, Południowej, z krajów afrykańskich, z Europy, a nawet z Nowej Zelandii. Było to niesamowite doświadczenie. Kilka lat wcześniej byłem w 2010 roku na podobnym wydarzeniu, kiedy zwłaszcza podczas przerw kawowo-ciasteczkowych starałem się nawiązywać kontakty z osobami z odległych krajów, dzielić się doświadczeniem przeżywania wiary, przeżywania chrześcijaństwa w różnych kontekstach. Nie znałem tych kontekstów. Im większa egzotyka, tym większa chęć była rozmowy z taką osobą. Pamiętam jedną z takich rozmów z człowiekiem z Afryki. Po kilku zdaniach okazało się, że mamy już większe doświadczenie w prowadzeniu kursów Alfa. I pamiętam się, podzieliłem takim mini świadectwem, że mamy różne trudności w prowadzeniu tych kursów. Czasami brakuje nam salek na prowadzenie małych grupek. Wówczas ten człowiek, który okazało się był pastorem i również był zaangażowany w prowadzenie ewangelizacji poprzez kursy Alfa, chwilę się zastanowił, zamyślił i odpowiedział, że oni również doświadczają różnych trudności, kiedy na przykład wpadnie zbrojna grupa i spali im chaty w wiosce, zniszczy pomieszczenia, zniszczy domy. I przez chwilę zupełnie nie wiedziałem, co mu odpowiedzieć, bo w tym momencie ten problem brakujących salek na małe grupki wydał mi się zupełnie bez znaczenia. I właśnie to spotkanie chrześcijan z różnych zakątków globu uświadomiło mi, że te trudności, jakich my doświadczamy, to jest kropelka w morzu prześladowań, któremu są poddawani chrześcijanie w różnych zakątkach globu. I oni bardzo potrzebują naszej modlitwy, bardzo potrzebują naszego wsparcia. I ta konferencja właśnie, kiedy była możliwość spotkania się w Londynie z osobami z odległych rejonów, to było wspaniałe doświadczenie przeżywania tego, że jesteśmy braćmi w Chrystusie, ale jednocześnie doświadczenie tego, że wielu tych braci jest w odległych zakątkach narażonych na trudności, z którymi my często nie mamy żadnej styczności, nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele potrzebują chrześcijanie poświęcić w wielu miejscach, aby nieść innym przekaz Ewangelii. I pamiętam jeszcze inne doświadczenie. Kiedy prowadziliśmy notatki na jednym z wykładów poświęconych modlitwie uwielbienia, moją uwagę przykuł sąsiad, który siedział obok mnie, notował na dużym tablecie. Przyjrzałem się i z alfabetu, którym się posługiwał, rozumiałem tylko kilka liter alfabetu łacińskiego, słowo alfa. Konferencja była poświęcona kursowi alfa. Natomiast cała reszta to były symbole w zupełnie niezrozumiałym języku. I zagadnąłem go właśnie tak z ciekawości. Byłem zainteresowany, jak długo prowadzi kursy alfa, z jakiego jest kraju. I wówczas on odpowiedział, że on jest pierwszy raz w Europie, że jego wspólnota, która chce ewangelizować, zgromadziła fundusze, żeby jego jednego być w stanie wysłać właśnie na tą konferencję, żeby dowiedział się, jakie są metody ewangelizacji, żeby spotkał się z innymi chrześcijanami, żeby zaczerpnął z tego źródła. Kiedy chrześcijanie gromadzą się razem na modlitwie, kiedy działa Duch Święty, kiedy Jezus jest tak realnie obecny w tym zgromadzeniu, które pragnie uwielbiać Boga. I przyjechał właściwie w ciemno, przyjechał zawierzając Bogu, że zaufał Panu, że zaczerpnie i zaniesie to, co zaczerpnął do wspólnoty, która dała wszystko, co miała właśnie po to, żeby mógł tam się znaleźć. I byłem bardzo poruszony właśnie tym jego świadectwem, bo zdałem sobie sprawę, że to, co dla nas jest oczywiste, kilka raptem godzin drogi samolotem, prosta sprawa, to nie są duże koszty, patrząc z naszego punktu widzenia, a coś, co dla nas wydaje się czymś prostym, banalnym, może być tak naprawdę czymś ogromnym, trudnym do przeskoczenia dla osób, które znajdują się w odległych rejonach świata, ale bardzo pragną nieść przekaz Ewangelii tam, gdzie działają. Wkładają wiele, żeby móc kształcić się, żeby móc szkolić się, żeby móc modlić się razem z innymi chrześcijanami. I w tej chwili te konferencje nie są organizowane. Jest rzeczywistość, w której się znajdujemy, że wiele spotkań jest zawieszonych. Jesteśmy w rzeczywistości, która często przeniosła się do internetu. Ale myślami właśnie wracam do tego czasu, tych dwóch konferencji sprzed kilkunastu lat, kiedy modliliśmy się razem. I chciałbym Was serdecznie zachęcić, żebyśmy pamiętali o tych chrześcijanach, którzy są w różnych rejonach globu, którzy doświadczają trudności, które często przekraczają nasze wyobrażenie. Pamiętajmy o nich w modlitwie, bo wszyscy jesteśmy jednym ciałem, które ożywia Duch Święty. Chciałbym Was serdecznie zachęcić do modlitwy za Kościół prześladowany, za chrześcijan, gdziekolwiek są, doświadczają różnych trudności i bez naszej modlitwy są pozostawieni samemu sobie. Pamiętajmy o nich w modlitwie. Nasza modlitwa jest im bardzo potrzebna. Módlmy się. Brunei, Malezja. Sprzedaż Biblii w Brunei jest zabroniona. Niektórym chrześcijanom z Brunei udało się jednak spotkać z partnerami Open Doors w sąsiedniej Malezji, gdzie otrzymali od nich Biblię. Dziękujmy za to Jezusowi i módlmy się, aby te Biblie stały się wielkim błogosławieństwem dla chrześcijan w Brunei.